sobotę zakończyliśmy zmagania PKOBP Ekstraklasy. Jak sportowo podsumuje Pan miniony sezon? Znaczy, ten sezon sportowo był oczywiście nieudany. Nie można być zadowolonym z tego sezonu. Aczkolwiek był to sezon szalony i pod różnymi względami. Ja cieszę się, że w sobotę w zakończonym sezonie udało się zrealizować cel, jakim było od pierwszego dnia mojej pracy, tutaj powrotu do pracy, było utrzymanie. Miałem świadomość tego, w jakim stanie jest zespół, w jakim stanie o co będziemy walczyli w tym sezonie i ten cel udało się zrealizować. Jak w Pana opinii spisali się zawodnicy sprowadzeni podczas zimowego okienka transferowego? Znaczy, okienko transferowe zimowe jest zawsze specyficzne i określona sytuacja nasza również była specyficzna. Musieliśmy to okno zimowe poświęcić na ratowanie sezonu i oceniam je w sposób średni. Było kilka udanych rzeczy, było kilka nieudanych rzeczy na pewno i oceniam to średnio. Pożegnaliśmy już 9 zawodników, którzy występowali w naszym zespole. Czy w kolejnych dniach poznamy kolejne nazwiska, które opuszczą nasz klub? Tak, odeszło 9 łącznie, bo tu liczymy oczywiście zawodników, którym się skończyły kontrakty naturalnie. Tu liczymy zawodników, z którymi się pożegnaliśmy w trakcie trwania rundy wiosennej. Tutaj mam na myśli 2 zawodników rosyjskich, mam na myśli Zaica. Także jest to proces, który tutaj przebiega. Tych zmian jest dość sporo. Myślę, że to też jest jedna z kilku przyczyn, że myślę, że Zagłębie potrzebuje dzisiaj w większym stopniu ustabilizowania i jak najmniejszej ilości zmian, niestety naturalnie, poprzez wygaszanie kontraktów, poprzez tą ilość zawodników, którzy byli czy wypożyczeni, czy się kończą kontrakty, po prostu ten proces trwa. Odchodząc już od tematu pożegnań, czy klub planuje przedłużania wygasających kontraktów? Oczywiście, rozmawiamy na temat przedłużeń kontraktów zawodnikom, grupie zawodników, którym się kończą kontrakty. Rozmawiamy, będziemy informowali o efektach. Nieuniknione będą także wzmocnienia zespołu. Na których pozycjach widzi Pan największą potrzebę wzmocnienia KGHM Zagłębia? Oczywiście, że zespół wymaga wzmocnień. Przede wszystkim duży odpływ piłkarzy, którym się skończyły kontrakty, którzy byli znaczącymi postaciami tej drużyny, jak Patryk Krzyż, Łukasz Poręba, czy swego czasu Dominik Chładun. Mamy plan na letnie okno transferowe. Na pewno kilku zawodników dołączy do nas, ale dzisiaj bym nie chciał konkretami tak rzucać. Wiadomo, że nie zdradzi nam Pan większych szczegółów, ale w jakim kierunku są prowadzone poszukiwania? Czy będą to zawodnicy bardziej doświadczeni, gotowi do gry na teraz, czy być może młodsi gracze z większą perspektywicznością na przyszłość? Znaczy, przede wszystkim jest jedna rzecz bardzo istotna. Cieszę się, że końcówka sezonu, szczególnie końcówka sezonu, pokazała, że mamy określoną grupę piłkarzy, którzy mają kontrakty, którzy się sprawdzili i którzy chcą dla Zagłębia grać. Będzie to grupa piłkarzy, na których chcemy też oprzeć przyszłość. Do tej grupy piłkarzy musimy dołączyć kolejną grupę i też jesteśmy świadomi, dzisiaj mamy większe pole manewru, jeżeli chodzi o lato. Możemy bardziej realizować swój pomysł na zawodnika, którzy do Lubina trafią tutaj, że tak powiem, bardziej sprawdzeni charakterologicznie, bardziej chcemy się oprzeć też na rynku wewnętrznym, tutaj naszym wewnętrznym, że tak powiem, krajowym. Chcemy też dołączyć do zespołu zawodników, których doskonale znamy. Nie wykluczone są powroty do klubu. Taka droga trochę, nie wiem, jak Bartek Kopacz. Takie plany też mamy, ale też na pewno szczególnie na pozycji napastnika będzie ciężko znaleźć zawodnika odpowiadającego naszym oczekiwaniom, który tu na rynku polskim, którego będzie ciężko wyjąć. Mogę tutaj dzisiaj powiedzieć, że bardzo staraliśmy się, chcieliśmy ściągnąć do Zagłębia Patryka Makucha z Miedzi Legnica, ale wybrał Krakowie. Czy w planie jest dokonanie większości transferów jeszcze przed rozpoczęciem obozu przygotowawczego? Oczywiście, że optymalnym rozwiązaniem byłoby zamknąć kadrę do 13 czerwca, do momentu, kiedy rozpoczniemy przygotowania. I takie działania prowadzimy, aczkolwiek też musimy sobie zdawać sprawę, że
dla piłkarzy, szczególnie jakimś znaczącym, większym, nie wiem, ciężarze sportowym, gatunkowym. Zawodnicy dzisiaj wszyscy idą, nie wiem, do AC Milana, a za tydzień idą do, nie wiem, Sparty Praga, za miesiąc do Ligi Polskiej. Tak trochę obrazowo i trochę żartobliwie mówię. Musimy się uzbroić cierpliwość. Oczywiście, że naszym celem jest ściągnięcie, najlepiej zamknąć kadrę przed 13 czerwca, tak żebyśmy się od pierwszego dnia mogli przygotowywać w pełnym składzie. Trener Piotr Stokowiec wielokrotnie wspominał, że zamierzacie zbudować wielkie zagłębie, więc jakie będą pierwsze kroki? Ja muszę powiedzieć, że to są fajne słowa, wielkie zagłębie. Wielkie zagłębie jest wielkim zagłębiem, ono będzie historycznie zawsze wielkim zagłębiem. To, żeby sprostać oczekiwaniom kibiców lokalnej społeczności, muszą być różne elementy i składniki, które się będą na to zawierały. Trzeba dzisiaj też powiedzieć szczerze i otwarcie, my nie jesteśmy jakimś potentatem finansowym na rynku, czy transferowym, czy na rynku w ogóle, jeżeli chodzi o budżet płac, o pozycję, że tak powiem, finansową na rynku, bo też musimy tutaj to rozgraniczyć, to, że w świadomości kibiców mamy właściciela w postaci KGHM-u, to jest jedno, to oczywiście jest to ogromnym atutem i dużym przywilejem, również odpowiedzialnością, ale z drugiej strony te środki, które są do dyspozycji, chociażby budżet płac pierwszego zespołu, on jest na poziomie średniej ligowej Polski, także my nie jesteśmy jakimiś kryzysami, musimy działać po prostu w inny sposób. A jakie cele klub stawia przed sobą na przyszły sezon? Znaczy, przede wszystkim muszę powiedzieć jedną rzecz. Chcemy być lepsi, nie chcemy takiego sezonu jak był teraz, nie chcemy takiej nerwówki, ale chcemy zrobić krok do przodu. Na pewno mamy pomysł na to, żeby powrócić chociażby do minionej kadencji, do minionej epoki czy kadencji, kiedy tutaj razem z trenerem Stokowcem byliśmy. I chcemy dać radość kibicom i chcemy dać radość w lokalnej społeczności. Mamy na to pomysł i na pewno nie będzie to wyścig zbrojny, nie będziemy się ścigać, nie wiem, przebijać na rynku transferowym, rzucać jakieś nierealne, nieadekwatne kwoty, czy bicie się w budżecie płac. Chcemy zawodników, którzy są świadomi, gdzie będą występowali, są świadomi, że Zagłębie jest dla nich ważnym klubem i w tym kierunku chcemy iść. Także następny sezon po prostu chcemy grać tak jak końcówka sezonu. Optymistycznie, ofensywnie, jak równy z najlepszymi. Gdzie nas to zaprowadzi, zobaczymy.